Koszyk zaczynamy wyplatać od dna przeważnie. No i żeby zacząć wyplatać koszyk, musimy sobie najpierw przygotować wiklinę, czyli materiał. W tym celu albo kupujemy gotową, albo idziemy w krzaki i tniemy sobie patyki, które są giętkie. To jest generalnie wiklina, to jest po prostu nic innego jak gałązki wierzby, które wyrosły w ciągu roku. Ja się zdecydowałam, bo w ogóle bardzo mi się podoba takie stare rzemiosło. Sama zajmuję się ceramiką. No i kosze jakby poszły za tym. Lubię ginące zawody, także chciałam spróbować. Co jest najtrudniejszego w wyplataniu? Chyba dociskanie, bo jednak jest to sztywny materiał. Także dociśnięcie odpowiednie wikliny sprawia mi największy problem. Każdy ma swój indywidualny charakter. Taki koszyk zrobiony przez siebie samodzielnie ma strasznie ogromną wartość emocjonalną, więc bardzo, bardzo nie dość, że przyjemna czynność, taka terapia zajęciowa, to jeszcze przedmiot użytkowy, takiego użytku codziennego powstaje przepiękny.